Najnowsza odsłona programu Rolnik Szuka Żony powoli zmierza do finału. Marta Manowska zawsze stara się być blisko wydarzeń i towarzyszyć bohaterom w ważnych dla nich momentach. Niespodziewanie, nie mogła dotrzeć do wszystkich uczestników przed słynnymi rewizytami. Okazuje się, że pokonały ją problemy zdrowotne. Każdy z bohaterów 11. edycji programu Rolnik Szuka Żony podjął już decyzję o tym, z kim chce kontynuować bliższą znajomość. W najnowszym odcinku widzowie byli świadkami m.in. wzruszającej rewizyty Wiktorii urodziny Adama oraz spotkania Marcina z bliskimi Ani. Owocnie wypadło także spotkanie Rafała z rodzicami Dominiki. Najwięcej pytań pojawiło się natomiast w relacji Sebastiana i Kasi oraz Agaty i Irka. Rolniczka spodziewała się wizyty Marty Manowskiej na swoim gospodarstwie, jednak okazało się, że do spotkania nie dojdzie z winy prowadzącej program. Marta Manowska odwołała wizytę u Agaty. Szybko się wytłumaczyła, w pewnym momencie kamery uchwyciły romantyczny spacer Agaty i Irka nad Narwią. Kiedy przysiedli, by porozmawiać o swojej przyszłości, do wybranka rolniczki zadzwoniła Marta Manowska, by poinformować, że nie dotrze na obiecane spotkanie. Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii programu, usłyszeli widzowie od Marty Manowskiej, po czym ponownie na ekranie pojawiła się Agata i Ireneusz. Następnie Marta Manowska zapytała wprost, jak wygląda relacja między wybrankami, musicie zrobić zdjęcie i mi wysłać. Bardzo wam dziękuję, dbajcie o siebie i o to, co między wami, zareagowała Marta Manowska, wyczekując na fotografię od pary. Agata i Irek szybko wywiązali się z danej obietnicy i przesłali zdjęcie prowadzącej program. Musicie zrobić zdjęcie i mi wysłać. Bardzo wam dziękuję, dbajcie o siebie i o to, co między wami, zareagowała Marta Manowska, wyczekując na fotografię od pary. Agata i Irek szybko wywiązali się z danej obietnicy i przesłali zdjęcie prowadzącej program. Co ciekawe, chwilę później Marta Manowska pojawiła się jednak na ekranie, towarzysząc Sebastianowi. Najprawdopodobniej zdążyła zatem pokonać chorobę przed wizytą u rolnika lub materiał nagrywany był zanim prowadząca napotkała na problemy ze zdrowiem.